Witam. Jest godzina 5:10. Mam 100 km do Elbląga. Właśnie wstałem. Położyłem się o 23:00. Tutaj się spałem. Ale deszcz tak leje, że... Proszę, pogoda ma nie padać. U nas zobaczymy. Szósto powinno być. Pozdrawiamy z wozu pancernego i nie poddajemy się. Lecimy dalej. Trochę się wyspałem. Ale nie jestem połamany, panowie. Pokażę, jak wyglądał. Nie jestem połamany. Jadę elegancko. Jadę elegancko na chatę. Oj. Dobra. Muzyczka i rura. Siema, do roboty. Gotowy i zwarty. Pozdro. Witamy, panowie. Przyjechałem właśnie, rozstawiłem jedno stoisko. Jest 6:30. Dobrze, że przyjechałem, bo Paw wyskoczył. Puszczamy łodziaki. Chodź. Zobaczymy, jak to dzisiaj chodzi. Chodź. Chodź. Poszły. Nie wszystkie. A tu koczki chodzą. Panowie, coś na... Paw już ma troszeczkę ogona. Był za bramką. Psy już go złapały. Zaraz pokażę. Zobaczmy. No, początkowo będą słabo chodziły, bo chodzą z koczkami moimi. Tu wszystko w porządku. Cztery kaczki żyją. Dobra, jedzenie im damy. Zamykam tu. Skończyły wszystkie, czy nie? Wszystkie. Dobra, damy pauzę za chwilkę. Jest 6:35, bo zobaczymy, który dosiądzie. Czy w ogóle będą chodzić dobrze. Dobra, nasypałem im tam jeść troszkę. Zamykamy. Zamykamy. Jeden tylko został, już wszystkie wychodzą, panowie. Dobrze. Ale jest cztery. Cztery tylko przyszły. Trzy, bo jeden ciemny. Wracają pocztowe. Dwa. Tu trzy wyleciały takie młodziaki. Tu mamy kolejne jajka pawia. Dobra, panowie. Czekamy na pocztowe. Zobaczymy, jak polecą. Szału nie ma. O, jeden młodziak już usiadł, widzę. Panowie, tutaj złapały psy pawia, zobaczcie, pióra. Tutaj dobrze przyjechałem, miałem warta. Tutaj jest ogon. Ładne pióra. Zabiorę do domku. Mają psy szczęście, bo bym je pozabijał dzisiaj, jakby zjadły pawia. Naprawdę bym je pozabijał sikierą, normalnie. Odrąbałbym im głowę. Nie obchodziłoby mnie. Ale one już wiedzą, że nie mogą. Ale znowu wina pawia, po co wyłazić tu?
Szkuleje. Coś kuleje. No po co wylazł? Po co wyłazisz? Kulejesz teraz. Patrzcie, jaki mały, mały. Pióra mam tutaj. Przeżyję. Są pocztowe. Są pocztowe. Zobaczcie, jak ale pracują. Ja pierdziłem. Szybko przybliżyłem. Tu gdzieś pracują. Nasze pocztowe panowie. Ale dają. Trzy już usiadły na budę. Czwarty usiadł na gołębnik. Idą tu. Tak pracują. A, nagram. Wracałem z Warszawy, nie dojechałem. 23 100 km przed Elblągiem stanąłem. Nagram jak to. Wrzuciłem film. Do znajomych wrzucę go do was. Ale pięknie chodzą. Jest moc, panowie. Zobaczcie, praca. Jeszcze film dla was nagram. Czekajcie tam. Światło muszę iść wyłączyć w uchę. Już jedno stoisko rzuciłem. Tak, dlatego przyjechałem tutaj. Ale że suka była, go nie dziabnęła. Bo teraz je zrobiłem tak, że jest w garażu. Panowie. Jest w garażu fajki. A mam przy sobie. Światło tylko zgasło. Gdzie te nasze asiory? No odchodzą gołębie panowie, ale odchodzą i wracają. Jak jest piękna pogoda, nie puszczą. Są tu. Zobaczymy jak siądą, jak wejdą szybko. Tam dają. Co ja tam dają? Poszły. Ale pięknie, naprawdę pracują. Około 2 tygodni maksymalnie dojedzie parę gołąbków do hodowli pocztowych z Niemiec. Pięknie dają. Widać, tu idą. Maszerują. Dwa siadają. Nie, nie usiadły. Chciały usiąść. Czerwony. Na głodnego, na głodnego. Jakby mnie nakarmili, to one są za mocne, panowie, żeby je na karmione puścić. Ale są nad sąsiadem, panowie. O, pięknie. Tam dają, zobaczcie. O, poszły wędą. I zniknęły. Rozpędziły się. Tam widzę, widzę. Kręcą. Kręcą, kręcą. Nie wróciły. Nie wróciły. Dwa tutaj tylko świrują. Czerwony jakiś jeszcze. No, tutaj są dwa tylko. Czerwony, siwy albo groszek. No bo leczy. To właśnie tak powinno być. Tutaj chodzi dziadek już. I się uratowany został prawie. Trzeba ich zamykać. Dojedzie firma. Siódma dochodzi, panowie. Jadą panowie od stawu. Jadą panowie od stawu. W bramę uderzył. Pocztowych nie widać.
Dwa usiadły. Lotki nie widać. To jest tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 minus 32 to jest ile? 16. Przepraszam, 26. 26 w powietrzu. Dobra, dajemy pauzę. Ja pakuję wagi. Żaby są u sąsiada u mnie, nie? Widać, lot od. Dobra, dogramy później, jak przyjadę. Te kaczki zaczynamy. Czerwony już jest w środku, panowie. Widzieliście? O, jest ten młodziaczek. Wrócił do siebie. Wrócił. Bo on dwa albo trzy razy dopiero tak wyszedł na obloczki leciutki. To jest po tych moich, co są lotowane. Po tej jednej parze. Cześć Bogdanie. Puściłem 6:30. Trochę widziałem je na niebie. O, idą, zobacz, idą pocztowe. Widzisz? Idą panowie, idą gołębki. Tutaj są. Mam dla ciebie towar. Idź se wybierz z busa. Słyszysz, Bogdan? Idź se wybierz z busa. Bok otworzysz albo tył. Nie dojechałem, wiesz? Nie dojechałem. Na pół trasy spałem. No, gdzieś poszło. Ale widziałem. Cały Elbląg i panowie w okolicy. Dobra, nie ma co, ten pokażę się. To postaram się pokazać wam, jak wchodzą szybko, dobra? Dobra, okej, panowie, to kończymy ten filmik. Na chwilę obecną, dalsze części będą za jakiś czas. Dzisiaj coś tam wrzucę. Co? Co to listy? Moje? Dobra, idę. Jestem, panowie. 7:10. Chodzą 45 minut, przyszły. Ale mają obcego ze sobą, białego całego. Jest cały biały jakiś obcy. Ale my nie łapiemy obcych. Czekamy aż siądą. No tak szybko może nie siądą. Poczekamy chwilkę. Paw to już nie rozłożył go na przez parę dni. Mały jak rozłożył, zobaczcie. On to jest dobry i tupie. To jest mały. Ten smutny. Dziamnuszkę ma zranioną. A patrzyłem, czy samica jest. Jest. Dobra, nie wsiadają. Muszę jechać. Coś nie chcą. Ten biały z nimi chodzi. Coś ma w ogonie czarnego. Poszły gdzieś. Teraz tu gdzieś będą. Niuniu, to ksedłeś. Pawia strzepałeś? Pawia łapałeś, tak? Łapałeś? Chodź. No chyba twoja robota, bo się boisz. Chodź. Chodź skradać. Niuniu, chodź. Dobra, siadają, bo dwa usiadły, panowie. Dwa usiadły. Może siądą. Co? Mam jakieś obcy. Dachasz jakiś poleciał. Albo może młody.
Nie, nie mają zamiaru. Zgubiły tego białego? Nie, nie zgubiły. Panowie, muszę jechać. Nie nagram, jak się dają. Chyba, że teraz klapną. O, będą chyba siadać. No, chyba będą. Ten mały ich ściągnął. Może siądą. Ja siądę, bo tam murzyn usiadł. Nie, coś niechętnie. Ale już w dachu jadą. Murzyny do nich poszły. Powinni teraz zjechać. Ja tam ściągają, widzicie? Dobrze. Mogą się bać tych białych gołębi. Aby jeden tylko klapnął. Biały chodzi ten jak swój. Siadać, bo do roboty muszę jechać. Nie, nie ma szans. Jest jakiś kolejny, widzę, przyszedł do nich. Biały dobrze z nimi chodzi. Bo to mój może weszłam na tym, raczej jaśnie. To co chodzi z nim? Jo, jasny mój. Zobaczcie, jak jasny zasuwa. I z nimi chodzi po całym Elblągu. Ja, mój jasny z nimi chodzi. No jasne. Ale mocno jasny, ty panowie. Przecież że to białe pocztowe, a to jasne. No wylot. No i murzyn zaraz do nich dowali. Chyba, że coś przypomnę. Nie, mój. Jasne. Z nimi cały czas chodził. Bo się parę zerwało. Murzyn teraz do nich dowali. Murzyn usiadł. Mocno jakiś jasny z nimi chodzi. Dobra, siadać. Dzieciaki, siadać. Nie mają ochoty usiąść, widzicie? Około 50 minut chodzą. Pawiowi coś jest, dostał ostro. Dziubnały go. Tak szybko go na nie rozstawi. A małego trzęsie, patrzcie. Tu malutki jest.
Dobra panowie, damy pauzę, bo one świrują, nie? Ja się tam spakuję jeszcze trochę. Zobaczymy jak siądą. Zobacz ile towaru przywieźli, zobacz. Co tu ludzie poprzynosili. Dobrze, co? Pognite kurwa, pognite. Daj spokój, tak sprzedają kurwa. Daj spokój. Działasz ile? Dobra, ja działam. Zobacz ile towaru przynieśli. Dla męża byłej go. A jak życzycie jak na łyk? Dobrze, co? Towar a towar, kurwa. Witamy panowie, szybko wam pokażę. Tutaj mam kaczki małe z inkubatora. A chyba ich jest parę. Tutaj mam mandarynki, karolinki. Kura siedzi. Tu jej basen dałem im. I tu się kolejne klują. Już parę się wykluło. Te z jajka się, patrzcie, widzicie? Kolejne o, z jajka, widzicie? Kolejne się klują, bo Andrzeja jest masakra. Zaraz jadę do potowar. Nie mam czasu, jest 14. I tak to wygląda. Gdzie wchodzą do wody? Piją sobie. Dobra, tu kolejne jajka naniosły. Wszędzie jajka. Dajcie spokój, mam dość tych kaczek wszystkich. Tu dwie nie przeżyły. Nic nie zrobimy. Wyrzucimy. Tak to wygląda. Wrzucę film. Co jeszcze? A, tam pokażę jak zrobiłem. Wymieniłem wodę. Teraz szybko dam głębię jeść i wodę chcą. Tutaj jest ogień. Coś tam murują. Nie wiem co. Wypad stąd. Co wy... Wypad. Wypad. Wypieprzaj. No już, już nam sufiły. Tu wodę zmieniłem. Co? No może bo to ja wiem. To ona mułuś, wiesz? Zajechały się, biegusy. Dobra panowie, tak to wygląda. Zobaczymy ile tych jest, tu już wszystkie jajka też wyrzucimy. Wyrzucimy ją, w ogóle same weszły, czekajcie. Jestem panowie, teraz szybkie karmienie, pojenie. Jest 14.10, trochę mi zeszło. I wypieprzam na Warszawę. Zobaczcie, sama pszenica, na koniec będę wychodził. Sypnę im troszkę mieszanki. Ale gęby są bardzo głodne, jest 14 z groszami. Tak to wygląda. Tu już jedzą trochę, tam jak pić im się chce, zobaczcie. Najważniejsza woda jest. Ale już gołębniki panowie będą otwarte, trzy komory są, mogą się mieszać teraz gołębie. Już nie mam u mnie lęgów. Gołębie się mogą mieszać jak sobie sobie życzą, tak sobie mieszkają. Przechodzą jedne do drugich, każdy wraca później na swoje miejsce. Dobra panowie, czekajcie. Dobra, ja uciekam. Patrzcie jak chcą pić. A już teraz będę 5 pojników wstawiał już. Nie chcę, żeby wody piły ze stawu, ale i tak wstawię, nie ma wody. Panowie. Tak to wygląda u Andrzeja. Robota, spanie w aucie. Koszulkę tam mam, spociłem się, na się nie wykąpają. Przemek już dzwonił, że o drugiej jedziemy. A jest chyba 15 po drugiej. Zamykam, zwijam się. Tu jeszcze mieszankę im tylko dam. Mieszankę. Na koniec. Tu im jeszcze dać. Dobra, pocztowym. Panowie, pocztowe dostały jeść. Mają wodę? Mają wodę. Karmik im zabieram. Mogły się najeść i strata. Żeby były puszczone jutro na głodnego. Zabieram im karmik. To wrzucimy im do Budapest. Zostaną nowe. Dobra, zamykamy. Żegnamy. I to tylko. Dobra panowie, złączam te filmy. Zdaję serdecznie. U mnie naprawdę jest ciężko. Z czasem wszystkim. Ale coś za coś. Tam mnicha robią. Słupki cztery stoją.
Dobra, będę jechał. Białki trochę załadować. Czasu nie ma. Co to jest? Nie wiem, czy nagrywałem, bo nie widać, takie słońce daje, widno. Panowie, jeszcze raz mówię, jest 14, muszę się zwijać, tu Michał robią, to przerzucałem jeszcze tamten gołębnik, muszę ogarnąć, białki załadować, jazda. Tak wyszły 4 słupki, tu będzie altanka taka. No bo ja mówię, że są tu. Będą betonować to jeszcze, tak to wygląda, coraz lepiej posuwa się. We wtorek już ostatnie podrygi na stawie, będą brzegi jeszcze robić. Ostatnie podrygi, bo panowie, będzie woda już mogła się nalewać, kaszki odpoczną trochę. Na razie to tragedia w murę. Ten, dobra, ten jeszcze gołębnik ogarnę, zobaczę czy mają. Pakuję kosze i jazda. Śmierdzę tym mułem. Nie, nie mają jedzenia. Nie mają jedzenia. Widzicie? Szybko jedzenie im dam. Jazda. Bez trzymanki. Dobra, pozdrawiam panowie. Komu się podobało, lajkować. Jest, posklejam to wszystko. Nie wiem jak to już to tam było. Nie widziałem jak pocztowe usiadły. Tu mam kosze. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia na następnym filmie. Kto chce, by miał okazję, to nagrywam.